Witam Państwa serdecznie. Cieszę się, że wybraliście naszą firmę jacht Nautiner 38 nierdzewny. Zapraszam do środka, oprowadzę Was, opowiem trochę o jachcie i wytłumaczę, z czego jacht się składa, jakie ma wyposażenie. Na wszystkie pytania chętnie odpowiem. Także zapraszam. Znajdujemy się w kokpicie, dość obszernym. Tutaj mamy do dyspozycji rozkładany stolik. Rozkłada się go w ten sposób, że odchylamy oba skrzydła. I przesuwamy na dole blokadę. I możemy sobie przy tym stole spędzać miło czas. Czy przy śniadaniu, czy przy napojach mocno schłodzonych. Tutaj w lewej bakiście, po odpięciu materaca, znajduje się przedłużacz oraz kotwica. Tym przedłużaczem bezpośrednio wpinamy się do gniazda na kei, i czy w porcie, czy gdzieś w innych miejscach, i możemy bezpośrednio ładować akumulatory na jachcie. Nie musimy przełączać żadnych przełączników. Jacht automatycznie będzie się ładował. Na platformie ruchowej mamy prysznic z ciepłą, z zimną wodą. Możemy wyjąć i brać sobie szałerek na zewnątrz. Również w środku znajduje się prysznic, który pokażę za parę minut. Również na zewnątrz mamy dwie drabinki, służące do schodzenia do wody na każdy dwór. Cały kokpit jest oświetlony, czyli wieczorem można również sobie tutaj posiedzieć przy świetle. Proszę pokazać światełka. Śmiało, śmiało. Miejsce do opalania, bardzo wygodne. Można śmiało zażywać kąpieli słonecznych. Dalej mamy krzesełka, wygodne jak ogrodowe. Możemy je rozkładać, składać i delektować się piękną przyrodą Mazur. Dobrze, to zapraszam do sterówki. Chciałbym pokazać tutaj bardzo fajną rzecz, to znaczy kuchenka na zewnątrz. Możemy tutaj sobie śmiało przyrządzać posiłki. Nie musimy tego robić w środku. A jak jest ciepło latem, jest to bardzo fajna rzecz. Drugie takie ciekawe rozwiązanie, które zastosowaliśmy na tym jachcie, to jest rozkładane w sterówce łóżko, które cieszy się latem największym powodzeniem, więc często osoby, które od nas czarterują jachty, już jadąc tutaj, wiedzą, kto będzie spał właśnie na tym łóżku. Rozkłada się to w ten sposób. Zdejmujemy dwa materace. Odkładamy ławeczkę. Wkładziemy materacyki. I mamy rewelacyjne spanie na dwóch osób. Jeszcze możemy tutaj przejść do środka. Sterówka jest porządnie zwentylowana i nie ma problemu, że jest niej duszno. Na górze mamy dwa forluki otwierane, okna boczne również przesuwane, zarówno jedno, jak i okno dla sternika. Również przednie okna się otwierają.
i wtedy sternik możemy mieć również wiatr we włosach, a nie tylko załoganci, którzy w tym czasie, jak on ciężko pracuje, opalają się i korzystają z uroków Mazur. Dobrze, teraz to, co w zasadzie najważniejsze, czyli silnik. A, przepraszam, jeszcze zanim o silniku, chciałbym pokazać trzy heble zabezpieczające. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za, ten na górze odpowiedzialny jest za ster strumieniowy rufowy. Drugi za tablicę bezpieczników w mesie. Trzeci za urządzenia w sterówce. Oraz czwarty za przetwornicę, która również znajduje się na jachcie. Wlew paliwa znajduje się na prawej burcie, w tym miejscu. I aby zatankować jacht, odkręcamy tą pokrywę i napełniamy zbiornik. Może pan pokazać, jak to się odkręca? Oczywiście. Przy kluczach mamy taki kluczyk, który wkładamy w dwa otwory i odkręcamy. Na lewej burcie mamy dwa kolejne wlewy. Pierwszy jest to wlew wody, water. Drugi, niepodpisany, jest to wlew, za pomocą którego odpompowujemy fekalia ze zbiornika. Fekalia odpompowuje się w ekomarinach. Powstało już kilka takich na Mazurach. Wróćmy więc do tematu silnika. Musimy się upewnić, czy manetka nie jest na biegu. Przekręcamy kluczek. Proszę tutaj panią bliżej. Jak to uruchamia się silnik uruchamia się po wciśnięciu tego przycisku. Aby włączyć bieg, podnosimy manetkę do góry i przesuwamy ją delikatnie do przodu. Jeśli chcemy płynąć szybciej, to manetkę przesuwamy dalej do przodu. Analogicznie, jeśli chcemy płynąć do tyłu, odciągamy manetkę do góry i włączamy bieg wsteczny. Silnik wyłączamy, przykręcając kluczyk. Teraz chciałbym państwu powiedzieć o sterach strumieniowych. Mówię o sterach, ponieważ na tym jachcie są dwa stery strumieniowe. Ster strumieniowy dziobowy i ster rufowy. Tutaj jest panel do obsługi sterów. Stery włączamy przytrzymując przycisk do momentu, aż zaświeci się dioda światłem ciągłym. Joystick przesuwamy w prawo. Może pani pokaże dziób teraz? Aby dziób zarzucić w lewo, przyciskamy joystick w lewo. Bardzo ważne jest przy korzystaniu ze steru strumieniowego, żeby nie używać go zbyt długo. Powinniśmy krótkimi ruchami, kilkunastosekundowymi, nim operować. Analogicznie ster rufowy. Chcemy, aby rufa poszła w prawo. Przesuwamy joystick w prawo i w lewo. Po skończonych manewrach, bo steru strumieniowego używamy w zasadzie tylko w portach, przy wejściu i po wyjściu z portów, po skończonym manewrze przyciskamy przycisk włączenia i wyłączamy. Teraz to, co mamy tutaj w sterówce. Aby uruchomić te wszystkie urządzenia, musimy włączyć na tablicy bezpieczników bezpieczniki odpowiedzialne właśnie za ich działanie. Uruchamiamy w tym momencie kamerę, o której zaraz powiem więcej. Uruchamiamy echosondę. Uruchamiamy oświetlenie w sterówce.
uruchamiamy monitor w sterówce, radio, wycieraczkę szyby i wyświetlacz LCD. Zapraszam z powrotem na górę. Proszę panią tutaj bliżej. Chciałbym pokazać kamerę, która jest na dziobie. To jest kamera, która nam ułatwia operowanie windą kotwiczną oraz podchodzenie dziobem do pomostu. Dzięki niej przy opuszczaniu kotwicy, kotwica opuszcza się tym przyciskiem ze znaczkiem kotwicy. Proszę teraz pokazać monitor. Wypuszczamy kotwicę. Kotwica schodzi w dół. I teraz jak chcemy podnieść i żeby wiedzieć, kiedy już jest kotwica wybrana, obserwujemy w kamerze kotwicę. Tak jak wspomniałem, też się to przydaje przy podchodzeniu dziobem do pomostu, bo celnik mniej więcej ma orientację, jak jest blisko. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to jest monitor, na którym wyświetlane są poziomy w zbiornikach. Poziomy płynów w zbiornikach. Poziom w tym momencie jest pokazany, poziom ropy. Zbiornik jest 220-litrowy. Przełączając ten przycisk mamy pokazany poziom wody w zbiorniku. Obecnie jest 186 litrów, a zbiornik mieści 200 litrów. Drugi zbiornik jest to zbiornik na fekalia o pojemności 260 litrów. Tutaj mamy jeszcze sygnał dźwiękowy. To była kotwica, tak jak już pokazałem. Następnie wycieraczka szyby. I oświetlenie w sterówce, czyli tutaj nad naszymi głowami. Na dachu znajduje się jeszcze szperacz, czyli światło, które możemy sobie doświetlić. W zasadzie na Mazurach nie powinno się pływać nocą. Ale może być to w niektórych sytuacjach pomocne. Oraz na dachu jeszcze znajduje się oświetlenie topowe. Mamy tutaj również radyjko. Na jachcie znajduje się również echosonda, którą włączamy tym przyciskiem lewym górnym. Chciałbym jeszcze chwilę opowiedzieć o kolejnych bezpiecznikach. Czyli mamy oświetlenie kabin, które obecnie włączymy. Telewizor, radio, lodówkę elektryczną, gniazda zapalniczek, oświetlenie pozycyjne na zewnątrz jachtu. Ogrzewanie włączamy tym przyciskiem, zaświeci się po chwili dioda, natomiast tymi pokrętłami regulujemy temperatury wewnątrz jachtu. Dzisiaj jest bardzo ciepło, także szybciutko to wyłączam. Jesteśmy w środku. To jest największe pomieszczenie, tak zwana mesa. Mamy kanapę, cały kambuz. Tutaj się rozkładając stół, możemy powiększyć sobie spanie. Dokładamy ten materac, stół opuszczamy niżej i mamy też wygodne spanie dla dwóch osób. Toja dziobowa. Zapraszam. Gdzie jest? Aha, to się kładzie tu, żeby powiększyć. Żeby powiększyć spanie. Rozumiem. Oraz mamy dwie zamykane kabiny ruchowe. Prawa burta. Są to bardzo duże kabiny, gdzie spokojnie mogą spać nawet trzy osoby. Koja na prawej burcie wygląda praktycznie tak samo. Tutaj możemy włączyć światełka. Mamy do dyspozycji sporo szafek. Tutaj mamy gniazdo 230 V oraz gniazdo zapalniczki. W każdej koi są takie gniazda. W mesie również znajduje się sporo otwieranych okien. Na lewej burcie
2 na prawej burcie 3 oraz 2 forluki dachowe i również można ją fajnie zwentylować. Tylko nie pamiętają Państwo, że przed sekundą włączyłem bezpiecznik oświetlenie. W momencie, to się włącza oddzielnymi przyciskami w tym miejscu. Tutaj mamy kolejne oświetlenie, listwa LED-owa doświetlająca kambuz. Mikrofalówka działa po podłączeniu do zewnętrznego prądu. Duża lodówka elektryczna z zamrażalnikiem. Sztućce. Komplet naczynia. Woda zimna oraz woda ciepła. W momencie mamy jeszcze telewizor. A czy jest tak, że jedna bardziej przeżywa, druga? Mamy kilka kanałów do dyspozycji. No ale chyba nie przyjechaliście tutaj po to, żeby oglądać telewizję. Chciałbym jeszcze krótko powiedzieć o toalecie. Toaleta elektryczna. Toaleta pobiera wodę z jeziora, czyli nie ze zbiornika, a wszystkie fekalia trafiają do zbiornika, który należy opróżniać właśnie w ekomarinach. Toaletę obsługujemy w ten sposób, że podnosimy deskę. Siadam. Robimy co trzeba i spuszczamy po sobie wody tym. Tam pokaż. Również tutaj w toalecie jest prysznic. Po wyciągnięciu tej słuchawki możemy śmiało na jachcie wziąć prysznic i w tym miejscu wypompowujemy wodę, która nazbiera nam się na podłodze. Na koniec chciałbym jeszcze przekazać kilka ogólnych informacji. Jacht ma zanurzenie ponad 80 cm, długość około 12 m, szerokość 3,5 m mniej więcej. Jacht jest dość duży, także na pewno potrzebne jest kilka osób do jego obsługi. Sądzę, że takim minimum to są 3 osoby. Jacht jest dość łatwy w prowadzeniu dzięki tym dwóm sterom strumieniowym. Manewrowanie nim nie jest trudne, aczkolwiek trzeba troszeczkę na pewno czujności oraz spokoju oraz opanowania. Na pewno nie możemy być nerwowi podczas manewrowania w porcie. Ogólnie szczerze polecam ten jacht. Naprawdę można na nim spędzić miłe chwile. Jest komfortowy, wygodny, przestronny, moim zdaniem ekskluzywnie wyposażony. Także zapraszam serdecznie. Zobaczymy się chyba niebawem. Cóż, ja już będę leciał. Was serdecznie żegnam. Widzimy się za kilka dni, może trochę później. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Ahoj!